Witam, siemanko, cześć. Dzisiaj pokażemy Wam nasz asortyment, jeśli chodzi o wyciągniki i ładowacze. Zaczniemy może sobie tutaj od tego Zetorka na sam początku. Model ZM241. Idealnie nada się do cięższych robótek. Udźwig ma 1600 kg, także na spokojnie można większe bałdy, kiszonkę przerzucać. 3,5 metra wysokości można sobie go rozpiąć. Obok mamy troszeczkę mniejsze modele Zetor System ZM229. Jego można rozpiąć na 3 metry do góry. Udźwigu ma 1400 kg. Kolejny na stanie z nieco mniejszym udźwigiem, bo do 1200 kg mamy ładowacz czołowy Agromash EU103. Nieco wyżej może się znieść do 3,2 metra. Obok stoi jego większy brat EU106 Apro. To już jest model premium w ofercie Agromash, stworzony dla wymagających pracowników. Wysokość podnoszenia, jaką można nim osiągnąć, to jest aż 3,8 metra i 1800 kg udźwigu. No to już można powiedzieć, że mała bestia. Mamy tutaj także multifunkcyjny czerpak 4 w 1. Tutaj jest wersja z zębami. Obok mniejsza wersja. Tu jest chyba 1,50 m, tak, nie, 1,35 m. W tym przypadku wersja bezzębna. Wiadomo, do zestawów są oferowane konstrukcje sporne, które tutaj obok leżą, no ale to już pewnie w zależności od sprzętu można taki sobie tutaj u nas w zestawie dobrać. Sunroll EU SNR 2400. Jest to uniwersalna łyżeczka przeznaczona do różnych prac rolniczych, budowlanych, o szerokości 2,4 metra. Krokodylki o szerokości 1,5 metra. Solidne zęby, mocna konstrukcja. Tak samo Sunroll gwarantuje długą żywotność i niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu. I ostatni został nam chwytak do bel, przystosowany do każdego rodzaju, do masy 900 kg.